Badminton to dyscyplina sportu, która z roku na rok zyskuje na popularności. To gra dla dwóch lub czterech osób, do której zawodnicy potrzebują wolnej przestrzeni, kompletu rakietek i lotek. Badminton to sport lubiany przez uczniów szkoły podstawowej w Bodzechowie, a rodzinne turnieje badmintona dzieci i młodzieży w tej placówce to już tradycja. Turniej już jest organizowany któryś tam raz z rzędu, z tym, że jak gdyby w takich ramach niezobowiązujących, prawda, takich swobodnych, ponieważ jest duże zainteresowanie młodzieży, jak gdyby szkoła też uczestniczy w takim programie, prawda, gdzie dzieci mogą grać, mogą się uczyć grać w badmintona. Jest to bardzo ciekawy sport, bardzo rozwojowy. Także to staramy się tutaj też szkole pomóc, wesprzeć ją w takich tematach. W piątek, 15 marca w hali sportowej szkoły w Bodzechowie został zorganizowany turniej badmintona. W zawodach wzięli udział uczniowie podzieleni na dwie grupy, z klas 1-3 oraz z klas 4-8. Zasady będą dla klas 1-3 uproszczone, jeżeli chodzi o ten turniej, żeby dzieci nie zniechęcić wręcz, żeby zachęcić, motywować. No i żeby cieszyły się radością z tego też powodu. No 4-8 wiadomo, jest to poziom troszkę wyższy, już gramy na troszeczkę poważniejszych zasadach. W turnieju wystartowało około 50 uczniów. Poza zabawą i aktywnością fizyczną na uczestników czekały nagrody i dyplomy.